Prynt miał piekarnię. Tak, to Prynt miał piekarnię, a na Wojciechówce Funkę miał piekarnię też. No ale tu zaraz, przy szkole. Z tej strony ulicy była piekarnia Prynca. To były dwa wejścia. W jednej piekarnia chleb sprzedawali, w drugim pisemne materiały, zeszyty. To był polski sklep. Tam mieszkała i sprzedawała pewna pani, ale wynajmowała od Żyda. Nie, no to Białorusinka miała sklep. Ona potem była nauczycielką. Jakiej? Maria Michałowna, a nazwisko Prync. To dwóch braci. Prync bogatszy i tu drugi biedniejszy. Taki szeroki dom. Z jednej strony piekarz, a z drugiej to miał chyba z trójkę dzieci. A od ulicy wynajmował tej Białorusince. Brat miał połowę domu. Żyd ten chodził ze mną do szkoły, syn tego biednego. A taka jedna Birbał, ona roznosiła po domach bułeczki. U nas mama taki zwyczaj wprowadziła, że w niedzielę na kolację każda dziewczyna mogła zamówić sobie kolację. Mama nasza taka była dobra. Siostra najmłodsza to ryż na mleku. Ja mamę kaszę lubiła, a najstarsza to taki miadek, to kakao i bułki od Prynca tylko. To do Prynca po takiej zereczki chodzili. U Prynca najsmaczniejsza. A my u szostera. Szoster najbardziej znany był. Szoster utkwił tak w pamięci, bo to był nasz Żyd. Wszystkie zakupy w jego sklepie robiliśmy. I tak pitało. Sklep spożywczy Szoster. Dom jeszcze stoi. My do szkoły chodzili, brat i ja. To Szoster stał w drzwiach i patrzał. Widzi, że idziemy. I tak nas wołał. Chodź, chodź, świeżą bułeczkę tobie. Kosztowała 2 grosze. Ale ja ci dam lepszą. Bo były zwykłe kajzerki. I były takie pieczone, maślane, mówi. Maślaną dla. Lepsza, maśniejsza. Kiedyś takiej wielkości pudełek od zapałek były czekoladki. 6 czy 8. To tam i stacji były, i wojskowe, i samoloty, zwierzęta, ptaki, rośliny, różne. Czekoladki, takie wafelki. Całe serie były. Specjalny zeszyt i klejało się do zeszytu. Gruby zeszyt. Najciekawsze było przed Bożym Narodzeniem. Różnych kształtów, kolorów, do zdabiania chuli. Jak zajdę z ojcem do szóstera, to szóster... No chodź, to ja ci pokażę i to i to. Weźmie na wagę i tego. I według kolorów to ja wybierałam. No to ja ci jeszcze garść dam. Bez pieniędzy, bez wagi. Bo ty masz ładną dziewczynkę. To masz, to niech ona się częstuje w domu. I do nich zajdziesz. No chodź, ja ci pokażę i to, i to. Ile to kosztuje? Ja tyle forsy nie mam. A co ty się martwisz o pieniądze? Za pół roku mnie oddasz. Żeby chociaż 1 grosz procentów wzięli. Nie. To samo artykuły spożywcze czy przemysłowe? Nic nie weźmie. Nie brali ani nikt. Żadnych procentów. Żydarami sprzedali. Z Żydami wszyscy tam w zgodzie żyli. Dlaczego? Bo w polskim czy białoruskim sklepie to chcesz kupić, to jest cena i już. A zajdziesz do Żyda, to pytasz jaka cena, a on opuści i jeszcze coś doda. U Żydów nie trzeba było w Polsce mieć. Zapisał zeszyt i spłakcał, kiedy się miało i bez żadnego procentu. Tak, tak, to było sporo sklepów żydowskich. Taki największy to Alfon się nazywał. Można tam było od butów do wszystkiego kupić. Można było kupić gwoździe, mydło i powidło. Thank you.
Dzień dobry. Za grosz gustu nie mają. Przepraszam, powiedziała coś pani? Nic, nic, tylko że Alfon to miał najlepsze materiały. Alfon miał dwa domy. Jeden po jednej stronie stolika, drugi po drugiej. W obu były sklepy. Takie lepsze, droższe materiały i tekstylia miał tylko Alfon. Najlepszą gabardynę szyła bielsko-biała. Gabardyna dobra, zielona. I tylko Walkona ma ta gabardyna. Przepraszam, proszę się. No ale przepraszam. Albo, ale to wierał, by uwierzyć, to już służbę lepiej. Wszyscy pracownicy służby lepiej. Czyli z gabardyny od Alfona. Ale proszę, proszę. Bardzo przysyta. Wszyscy Polakiem baptystów na całą Polskę. Ale proszę, proszę, nie mogę. Miała szyć sukieneczki, to brała nas ze sobą tam do Alkona kupować materiał. Mnie i siostrze w jednym kawałku. A do ślubu to zawsze od Alkona kupowali koszulę. Najbogatszy Żyd, ten Alkon. Ten Alkona przed samą wojną wyjechał do Stanów Zjednoczonych i cudem przeżył. A co to za robota? Do szkoły mi masz, a nie tylko psoty i psoty. Szkoła mieściła się w kilku budynkach, bo uczniowie się nie mieścili. Nie było podziału. Uczyli się i prawosławni, i katolicy, i Żydzi. I tam naprzeciw szkoły, jak Heimek chodził do szkoły, to przez okno widziałam, jak się uczyli.
małych uczyli. Jak Heimek przyniósł książkę, to prosiliśmy go: pokaż, jak czytasz. To on nam czytał. My go uczyliśmy czytać po polsku, a on nas po żydowsku. Do nas to po polsku mówili, a my ze sobą potrafili rozmawiać po żydowsku. Ja nic nie rozumiałem. A Żydzi to rozmawiali po białorusku, po polsku. Jeszcze w niemieckim się orientowali. Oni słuchali radia, orientowali się, że będzie wolno. Nawet nasi ludzie to prosili Żydów, żeby Niemcom tłumaczyli. Oni mówili tak po prostu, no po białorusku znaczy, jak my na Podolanach. A między sobą to widzisz, czyli po żydowsku. Sarenka. A jakie imię? Jakie nazwisko? Nie wiem. No Sarenka mówili. Piwiernia pod Sarenką. Ale wszyscy najchętniej do Neku. Taki dom z ganeczkiem oszklonym. Tam Neka mieszkała. Knajpę miała. Niech nie oszukiwała, śledzia dała. Uczciwa była. Ludzie tam chodzili, bo w innych to oszukiwali. Coś podsypywali. Mecha, to była pani. Tam mi na kredyt można było i piwko, i wódeczkę, i rozmaitości uzyskać. Kroiła kawałeczki kiełbasy. Różne tam. Mogła być właśnie tłówka, kaszanka, skrawki szynki, rozmaitości. I tacy chłopcy młodzi. Przychodzili do Neki przed zabawą, na kieliszek wódki. I koniecznie do tego piwo. I rozmaitości, bo to najtańsze było. I można było na kredyt uzyskać. To ojciec mi opowiadał. A co tu się wyprawia? A do nas to Szmulko często przychodzi. Przed wojną to się piekło takie babki ziemniaczane, wypełnione skwarkami w środku, a więc wininą. My jedliśmy, a Szmulko przychodził, mu ślinka ciekła. My mu podziechodowaliśmy skrubut i on jadł. W pewnym momencie Szmulko zwrócił się do mamy swojej, żeby mu napiekła, bo coś takiego dobrego jest. Ale on nigdy nie jadł, nie? Bo matce nie mógł się przyznać.
to Małka. Ta mama Szmulka przyszła do mojej mamy i mówi: małuje on chłopiec, małuje, dajcie mu tej babki. Bo starzy to bardzo przestrzegali. Świniny to nie jedli. Oni koszerni byli. Puszel i Frejda to bardzo przestrzegali. Ale już Małka i Juder, a więc rodzice Szmulka, to przez palce patrzyli na dziecko. A Kryszyn, fryzjer, to był taki ciekawy, postępowy. Jak u nas świnobicie, to przynosił ćwiarteczkę do ojca. I na świeżynkę przychodził do ojca. Zaraz mała polędwicy nasmażyła, usiedli, wypili. Ale mało odwiedzali się po domach. Kiedyś to szczególnie dzieci straszyli, że jak Żyd robi matę, to do go jako krew do tej maty. I Żydów bali się niektórzy. Bali się ci, co im tak rodzice wpajali. Mnie sąsiedzi straszyli. Ja co rok poszłam do takiej dziewczyneczki. Donia taka ten kiedyś do szkoły chodziła. Czegoś ona mnie zaprosiła do siebie, te bramy takie, te podwórka pozamykane wszystkie. To jakby strach, bo u nas w Białowieży tak ogadali, tak straszyli, że do maty dodawali. No wierzyli, my nie wierzyli, ale maty to ja widziałam, jak z czego piekli, bo po sąsiedzku przez dom piekli matę. To my zaglądali przez okno i widzieli, że nic takiego nie dodają. Ale mało my widzieli, czy święta, czy śluby. To nie, raczej nie widzieli. Oni sami świętowali, my się nie zapraszali na święta. Tylko tak o czasem gadają, że teraz jakieś święto żydowskie, ale jak ja nikt nie wiedział. Były takie sytuacje, że trzeba było ogień rozpalić tam, ugotować obiad. Każdy szabat zapalałem, jakąś płytką czy czymś. Mieli takie piecyki na nafce, to się zapalało. Za to to poczęstunki dawali. A mi pieniądze drobne. Chadzi, chadzi, u pieczu zapali. Zapalenie w piecu to ja dobrze pamiętam. W piątek wieczór to już nic nie kupisz. Wszystko pozamykane. To szabat u nich. A w sobotę wieczór to już wszystko. Chiribim, chiribim, chiribom, chiribom, chiribim, bom, bim, bom, bim, bom. Chiribim, chiribim, chiribom, chiribom, chiribim, bom, bim, bom, bim, bom. Oj, chiribiri, biri, bim, bam, bom. Oj, chiribiri, biri, bim, bam, bom. Oj, chiribiri, biri, bim, bam, bom. Chiribim, bam, bim, bam, bom. Bożnica została budowana na placu obok naszej posesji. My z rodzicami mieszkaliśmy obok. Wymiary bożnicy były mniej więcej 8 na 10 metrów, z bardzo dużymi oknami. Budynek był bardzo wysoki. Na zamieszkanie to byłby piętrowy dosłownie, kryty dachówką, dach stromy. Nie szalowany, poobijany z dołu. Tam był po prostu bale położone, nie deski, bale. Nie no, ściany gładkie były, takie oszalowane. Kolor miała taki jak wszystkie budynki tu malowane, taki ciemny żółty. Synagoga od zewnątrz oszalowana, niebieska, dach spadowy. Wejście było z przodu, nieduże i z tyłu. Dwa wejścia były, od ulicy i od rzeki. Były trzy pary wysokich okien. I gwiazda oczywiście na szczycie. Nie no, nie było okien. A tak, synagoga tak jak każda chałupa. Zwykły dom, tylko trochę większy. Okna zwykłe, tylko trochę większe. Bożnica jak bożnica. Tyle te drzwi od ulicy. Przed nią był kawałek placu. Od ulicy do panią już sklep. Za synagogą była łaźnia. W środku nie byłem. A ja byłam. Synagoga była duża, klima z zadaszeniem drewnianym. Malowana kolorowo. Ściany też drewniane, malowane kolorowo. Byłam w synagodze z koleżanką. Albo z tabaczem Kireną, albo z Jemą. Zwiedzałam.
babcia moja sprzedała sporo Żydom plac. I oni się tam pobudowali. I oni córkę mieli. Ładna była. Oczka błyszczały. Czemu i te oczka tak się błyszczą? Jedynaczka była. Roszera. I ja później nawet przydomek w niej miałam. Rochla. I teraz nawet tak na mnie wołają. Rochla. Ojciec piasku żółtego nawiązał. Ja dla niej pałacu takie budowałam. I znalazłem stary but. I obsypałem go tym piaskiem. But wyjąłem. To było wejście do pałacu. O, Aba, but. Buźki dla mnie buźki. A ja te buźki nie bardzo lubię. O, Aba, buźki. A idź mi stąd z tymi buźkami. Trochę się nauczyłem tego wszystkiego. Rodziny dobrze żyły ze sobą. Może i dobrze miałby, gdyby tej wojny nie było. A tam sklep państwa Linkę, to przed wojną był sklep Benjamina Walczana. To był sklep pochodniczy. Nazywał się Chłodycze i Owoce. Robili też sami lody. Zimą, gdy wale z Białowieży, odrąbywali bloki lodu i znosili je do sklepu. A oni trzymali je w miejscu, które było z domem. Nazywaliśmy je lodownią. Nie było wtedy lodówek. Mieli takie musze do lodu, jakby papelki. I tak sprzedawali lody. Wszyscy wiedzieli te lody. Mieli bardzo dużo kupców, bardzo miłych. Wszyscy byli bardzo, bardzo mili i bardzo przyjacielscy. I tak było aż do września 1939 roku. A na dołku na rogu Szlocharman. On też szepcem był. Czterech chłopaków miał. Nazywali się starszy Mejsza, Belwen, Kacap i Jabra. A naprzeciw tego Szustera to był taki Żyd Lejba z taką długą brodą. To było bezdzietne małżeństwo. Oni u Tarasiewicza żyli na lokatornym. Na Alkonem Dysku. Sklep trzymał spożywki. A starc miał sierpy, kosy, różne żelazko. To był niezmiernie ważny sklep, bo dostarczał chłopom narzędzi do pracy. Fajber trzymał, wyprowadzał rowery, rowerami handlował Fajber. A tam był znowu w końcu pod koniec tropinki prost, Żyd. Tam po lewej stronie, gdzie pobudowała się taka chatka, przed tą chatką, to tam mój Żyd. A tam już znowu, jak murowarka z lewej strony koło ulicy samej, to od adwokata po tym Żyd. Nazywali jego Ziuma. Ja nie wiem, jak jego nazwisko było. Nazywali Ziuma. Malecki trzymał mąkę tam, to owo. No takie o. Tu z tej strony ulicy Pejsar, Żyd gruby, śledzimy i inne. Za Pejsarem mieszkał Żyd Malecki. Ale co on tam miał w tym sklepie, to nie wiem. A może to Stawski? Licho wie, już nie pamiętam. Pamiętam rodzinę Jezdorowi. Majer, Pola, Dwora. A to niedaleko jeszcze była rodzina Berber. Zelik, Berber, Hanna, Tara i Dwora. Naprzeciwko rodzina Alkony. Samuel, Berta, Ester, Donia, Emanuel i Ester. Była jeszcze rodzina Króba. Halim, Lina, Filip, Bejla, Perla, Bora, Herschel i Berko. Pamiętam jeszcze rodzinę Cynamon. Cynamon Jankiel, Gołda, Jakub, Leatem. Miskałka, Haja, Gołda, Józef i Róża. Lubitkin, Frejda, Kuszel, Małka, Judel, Szmulko i Frejda. Byli jeszcze Jakudzińscy, Kalna, Kaja i Homer. I rodzina Słomińskich, Rachela, Pola, Monika. A tam niedaleko to Sima Asher, Jesua i Lejki. Pamiętam Sary Bachę. I Szuster Aaron i Ida. Zyndi jeszcze był. I Abraham i Lenka, Lomon, Bóg, Jan Baczny, 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 Bó